111 zwycięstw z rzędu Food Champions, no taki bilans, 111-0, a potem, no cóż, porażka po dogrywce, po golu strzelonym przez Petra Czecha, którym sterował mój przeciwnik, Petr Czech wyrównał w 10 minucie, potem strzelił w dogrywce i przegrałem 112 spotkanie, niestety passa przerwana, no i po tamtym meczu postanowiłem, że tutaj na tym koncie kupię Petra Czecha, no i polecę po rangę pierwszą z tym rzeźnikiem, który jest po prostu szefem. Jest po prostu, wydaje mi się, że jednym z najlepszych napastników w grze, a biorąc pod uwagę cenę jego SBC, to już w ogóle stosunek ceny do jakości 10 na 10. Łapeczka do góry bardzo mile widziana pod tym filmikiem. Oczywiście nagrody za Food Champions również tutaj będą, także lecimy! Oj, no i to jest właśnie cały Czechu. Karny wyczarowany z niczego. No co mu teraz broni bramkarz? To już przesada jest. Dobra, to jest Czechu. To jest Czechu. Czechu szef. Coś odwalił już 9-1. No, przegrałem ten mecz. Forma w tonikę trochę gorsza. Brawo, brawo, pięknie. Tak, Czechu, ale to zrobił zajebiście. Dawaj CS, nie no, pogramy sobie jeszcze w odczepiony chwilę. This is not enough. Dobra, tam Czechu. On ma trochę dłuższą nóżkę, więc na przykład jak się gra takim zawodnikiem, to trzeba pamiętać, że to precyzyjne trzeba dać troszeczkę później. Totalnie. Ty, on poleci? On wszystkim goni z Modriciem. No i poleciał. Dobra, green. Nie, jak patrzysz takim gościem robierku, to on już nie zrobierku do końca. Ojojoj, ojojoj. Dziękujemy, panie rywalu. Bejatingo, siema, Tomi, witam. Kupiony szkary na mecze widzę, oczywiście. Wiesz, co jest fajne? Halski, że ja ten karnet sobie wrzucę w fakturę za karnet wrzucę sobie w koszta. Ja głupi byłem, że ja wcześniej tak nie robiłem. Ale przecież w moim wypadku obecność na meczu buduje moją wiarygodność jako eksperta fifowo-piłkarskiego. Także no, na spokojnie. Karnet ich trzeba sobie wrzucić. Ole, ładnie chciał strzelić. Poza tym często wrzucam zdjęcia z meczów, także. A to było dobre podanie. Nie wierzę, co ty zrobiłeś. Dobra, ale spokojnie, czemu to wykorzysta. O co mam power shot, ale zobaczcie, jaką pozycję sobie od razu wziął po aucie. Tak, come on. To było zajebiste. Nie. Proszę cię. Nie wybijaj na aut. No ty... Ciomek. Patrz. Druga w nocy. Oj, oj, oj! Sick one. Ulala. Tak jest, super drivenik. MGMT Kids.
Tak jest, Czechu. Ho, ho. Petr. Golaso. Trójeczka. Czechu. Ale lewa Cuadrado to już się siądzie. Nie, Dybala! Trochę wartowni, ale to jest Petr Czech. No co ja zrobię? Co ja zrobię? Brawo, 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 brawo. Bravissimo. W końcu spokój. I nagrodki za rangę pierwszą. Brawo Czechu. Ale żeś zrobił robotę w tym Food Champions. Naprawdę kapitalną. No to jedziemy, jedziemy, jedziemy na pełnym speedzie nagrody. Ja to nie lubię ich otwierać, wiecie, nie lubię się nad nimi pieścić. Bierzemy Laporta od razu w pierwszym piku. Zobaczymy, czy oddadzą. Uuu, tak, Olivier. Witamy serdecznie. Prawdopodobnie nawet do podstawowego składu. Lecimy, pik numer 3. Jakiś shapeshifterek też, no nie tym razem. Edward Mendy. Pik numer 4 i... jest Janik... Janik Zomer? Dobrze kojarzę jego imię? No zobaczymy. Jan Zomer. Prawie. Dobra. No i Tocy. A w Tocach to wiadomo, Jurson wypada straszny. Mhm. Klausika sobie weźmiemy na start. 9-3. Potem sobie weźmiemy... zobaczmy, zobaczmy. No, Bukayo sobie weźmiemy 9-3. Bardzo proszę. Foderek, Foderek. Wow! No i piękny Foderek w postaci Kimmicha na sam koniec. Dobra, 5x84+. Na rozgrzeweczkę. Może z jakimś shapeshifterem w środku. Może tutaj dostaniemy to niego crossa, nie wyklucza obecności. Nie wyklucza obecności shapeshiftera. W środku, więc zobaczmy, zobaczmy. Dobra. Ale na duplikacie nikogo nie ma, żadnego Olivera, nic. Dobra. Ona QS. Kurde, ale by tak siadł w takie paczce z trzema tocami, jakiś Kylian Mbappé. Oj, taki wymienny, no. 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 Niemcy. Ter Stegen. I Bremer. I Brandt. No dobra, przynajmniej 9 trójki jakieś, nie? A, plus 200 KS. SMR content dla widza był właśnie, ta. Ach, no i finito, nie?